Ja mam nadzieję, że działalność ośrodka spowoduje to, że powstanie taka synteza, gdzie będą na równi omówione zarówno okupacja niemiecka, jak i sowiecka, bo do tej pory mamy... Tutaj na seminarium bardzo często mówiono, że w Polsce po 1989 roku idą badania jakby w kierunku badań tych sowieckich. Ja natomiast mam wrażenie, że mamy głównie właśnie rynek publikacji naukowych zawalony tymi książkami dotyczącymi tej okupacji niemieckiej, czy to w ogóle problemów militarnych. Natomiast jeśli chodzi o ten wschód, to albo jeśli jest badany, to jest badany on w małych ośrodkach takich polskich i ma bardzo mały kolportaż na inne ośrodki, albo w ogóle nie jest badany. Tutaj też przyczyną jest jakby brak znajomości języków naszych wschodnich sąsiadów, czy to Rosji, czy też Litwy, Ukrainy, czy Białorusi. Przede wszystkim tutaj mogli się spotkać ludzie, naukowcy, którzy zajmują się czy to bezpośrednio, czy pośrednio badaniami nad totalitaryzmami, mogli przedyskutować i pokazać, co jakby jedna osoba, każdy mógł powiedzieć, czym się zajmuje dokładnie, bo tak naprawdę pomimo tego, że teraz żyjemy w dobie internetu, nie wszystko jakby dociera do wszystkich ośrodków, bo też jesteśmy zalewani dużą ilością publikacji, niekoniecznie dobrych jakościowo, bo teraz idziemy w parametryzację, w punkty i tutaj mogliśmy się spotkać przy tym okrągłym stole, wymienić swoje poglądy, zrobić typową burzę mózgów i jakby wyciągnąć wnioski dla siebie, czym każdy ma się zajmować. Czy to ma być właśnie, jakby dużo osób tutaj optowało za tą syntezą, brak syntezy badań nad II wojną światową, co jest właśnie taką rzeczą najważniejszą, no i też jakby sprawa tych wszystkich relacji, które ośrodek będzie publikował, czy już publikuje na stronie internetowej. To też jest dosyć ważne, te źródła, rozmowa o źródłach, bo niby wszyscy wszystko wiemy, a tak naprawdę jest tyle rzeczy jeszcze do odkrycia.